Jedziemy do Łukęcina, więc będą tam na pewno zajęcia w Łukęcinie samym, ale też planujemy wycieczkę do Międzyzdrojów i do Kamienia Pomorskiego. Organizatorem wycieczki jest Stowarzyszenie Bez Barier, działające przy zespole szkół z oddziałami integracyjnymi. To jest wyjazd dla dzieciaczków z zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi. Najmłodsi chodzą do drugiej klasy, najstarsi do trzeciej klasy gimnazjum. Łącznie 356 osób razem z opiekunami. Zawsze na każdą wycieczkę staramy się, żeby autokar był sprawdzony przez policję. Jest to i dla naszego bezpieczeństwa, no i przede wszystkim dla bezpieczeństwa dzieci. Jeśli jest coś takiego, co musicie sprawdzić, że macie, to jeszcze macie na to chwilkę, bo są jeszcze rodzice, można jeszcze poprosić w razie czego o pomoc. Sprawdźcie, czy coś nie zostało ważnego w samochodzie czy w domu, dobrze? Zaraz pozbieram legitymację, także proszę już je wyciągnąć. Tutaj Mateusza siostrzyczka wszystkim macha z prawej strony, sympatyczne dzieciątko, proszę zamachać. Dobrze, rodzicom proszę zamachać, bo jeszcze jest okazja. Ja może jeszcze parę słów do nich? Teraz oddaję głos panu kierowcy. Słuchajcie, ja tak w sprawach bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa autobus posiada, wszystkie się zajmują i jedziemy w pasach zapięci. W czasie jazdy nie chodzimy po autokarze, no chyba, że jakaś sytuacja awaryjna, no i trzeba podejść, zgłosić, panie, się źle czujemy, to wtedy można. I nie jedziemy tyłem do kierunku jazdy, bo czasami młodzież ma taki nawyk, że się obraca tyłem do przodu i tam sobie z tyłu z kolegą rozmawia. Też tego nie robimy. To takie uwagi o tym. No porządki pani mówiła chyba wszystko, co do mnie było. Postoje będą tak, myślę, 2-2,5 godziny, bo to wynika z czasu mojej pracy, czyli ja muszę w ciągu 4,5 godziny mieć przerwę 45 minut, czyli robimy pierwszą po 2 godzinach 15 minut i później po 2,5 godzinach robimy 30 minut.